I wiedząc, przypominając sobie, jak wygląda takie u, u, u uczucie, ja jestem doskonale w stanie, myślę, zrozumieć, dlaczego ludzie w Polsce uwielbiają kapitalizm. Dlaczego uważają, że jest taką super rzeczą i że jeszcze nam się nie przejadł. Bo kapitalizm jeszcze nie zaczął im się kojarzyć z biedą. A zacząłem się kojarzyć z wyrwaniem z tej biedy, która była wcześniej. Na no to co, witam, was. żeby zacząć, to jedyny sposób na zaczęcie, jedyny sposób na zaczęcie znany człowiekowi, to jest oczywiście zacząć od osób wspierających na Lindel. A także pozdrowienia osób, które są członkami tutaj na YouTube. Więc, let's do this. Ja mówiłem wielokrotnie że rzeczą, którą uwielbiam robić w wolnym czasie, to jest oglądanie dedeczków. Dedeczków od e, Dimension 20. Jak, was, jak nie wiecie, o co chodzi, to nieważne, to nie ma znaczenia. W każdym razie um, ja oglądam bardzo dużo rzeczy komediowych na platformie, która nazywa się Dropout. I Dropout to jest kiedyś College Humor, teraz już tylko i wyłącznie Dropout. I to jest subskrypcyjna platforma, z którą subskrybuję od kiedy się pojawiła, czy od pięciu lat. Kwestia z dropoutem wygląda w ten sposób, że większość z nich to jest całkiem niezły humor. I moje ukochane dedeczki, z których nawet koszulkę dzisiaj mam, Town's Get Money, to są, to są rzeczy, które lubię oglądać. Natomiast pewien reality show, który tam zrobili, który jest... No, no nie, nie jest to Big Brother, nie, tylko jest to ich, bar, ich własna produkcja, która miała być bliżej Jackasa. Jest o robieniu sobie challenge'y, żeby spłacać e, dług studencki. Dwójka, e, dw, 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 dwójka komików e, nawzajem daje sobie challenge' i co tydzień rośnie, to znaczy w każdym kolejnym odcinku rośnie stawka tego, ile za zrobienie tego challenge'a mogą dostać kasy, a jeżeli nie zrobią challenge'a albo z niego zrezygnują w jakikolwiek sposób. To druga osoba, czyli ta osoba, która dała challenge, dostaje kaskę. Spoilers, ale nie obchodzi mnie to. To znaczy, to są te dwie osoby, które rzucają sobie challenge, to jest dwójka przyjaciół, którzy z czasem, a cały ten program testują bardzo mocno swoją przyjaźń. I no, prawie się przez niego wykładają. Ponieważ tam idzie o naprawdę duże pieniądze. Łącznie oni mieli 70 tysięcy, bodajże do zdobycia, a 70 tysięcy dolarów, co byłoby znaczącym, znacząco by zmniejszyło ich dług studencki. Także wiecie, duża sprawa. I generalnie, mimo że osoby występują w telewizorze, to no, realia są takie, że nawet przyzwoicie wynagradzane osoby. Ten dług studencki, no mogą się z nim mocno męczyć. I ta dwójka ma coś takiego, że jak przychodzi do naprawdę dużych pieniędzy. Przychodzi do, 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 do takich rzeczy, które naprawdę. Wiecie, wygrać 5000 dolarów to jest dużo. Tak. Szczególnie jak macie prawie 100 tysięcy długu. I w pewnym momencie te. Zadania stają się dla jednego, jednej z osób bardzo upokarzające. Bardzo. I ponieważ wczoraj skończyłem go oglądać i właśnie dzisiaj zobaczyłem to, że Polacy kochają kapitalizm, myślałem, że, że poruszę ten temat, bo, bo mam bo po prostu burzę myśli w związku, z, w związku z tym. Mianowicie, w pewnym momencie jeden z bohaterów każe drugiej osobie wytatuować sobie. Na karku, a imię dziewczyny, z którą randkuję od dwóch miesięcy, wiecie, trochę. eee, A druga osoba wyznacza challenge za tą samą kwotę pod tytułem: a, Wiem, że nienawidzisz performance artu i wiem, że masz problem z załatwianiem się w miejscu publicznym. Znaczy, w sensie zawsze, jak siedzisz w biurze i musisz do toalety, to, to idziesz do najbardziej odosobnionej toalety, jaka się da. W związku z tym mój challenge to będzie taki, że damy Ci parawanik, ty usiądziesz sobie na, 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 na tronie w jakimś, jakiejś galerii i w ramach performance artu zrobisz kupkę przy ludziach. I to już jest kolejny challenge. Po tym jak jeden z wcześniejszych kazał tej osobie sprzedać rzeczy ze swojego mieszkania i zarobić na tym co najmniej 1000 dolarów. I ta osoba, będąc też dość kiepską w matmę, sprzedała wartość swojego mieszkania i 600. Więc nie tylko nie dostała 5000 dolarów, ale też straciła meble ze swojego domu. No i więc scenka z kubką była już takim totalnym przekroczeniem granic, nie? Takim przekroczeniem, gdzie było widać, że ten człowiek pękł. Chciałem o tym porozmawiać dlatego, że dużo emocji wyniknęło z tego show, dużo takich rzeczy, które ważnych rzeczy się pojawiło tam, nie? to znaczy ja nie wiem ile ilu z was ma to doświadczenie, ale jest troszeczkę tak, że ja znam bardzo dobrze doświadczenie tego, że chciałbym żyć na poziomie ludzi, którzy mnie otaczają nie na bardzo wysokim poziomie, nie? tylko chciałbym móc wiecie kupić sobie więcej niż jedno piwo w knajpie. Kupić sobie koszulkę, która mi się podoba, kupić sobie nowe spodnie, cokolwiek. Jednocześnie mieć cały czas bardzo mocno z, z, wbite do głowy, że ja muszę się sam siebie 10 razy zapytać, czy ten wydatek nie sprawi, że ja będę do końca miesiąca jadł gruz. Albo że mi na coś zabraknie, na coś takiego, co muszę płacić na co dzień, wiecie, rachunku jakiegoś. Ja, ja mam, mam to doświadczenie bardzo mocno. I ja za każdym razem, jak mam wydać 200 zł, Mimo, że teraz moja pozycja materialna jest znacząco lepsza niż była przez wiele momentów mojego życia. Także dzięki waszemu wsparciu, ale mówię to dlatego, żeby nie mówić, ale teraz proszę mi rzucić pieniądze, tylko dlatego, żeby zaznaczyć, że, że, że codzienne wsparcie też związane z tym, że, że, że wierzycie w to, co robię, też dużo zmienia dla mnie. Ale znam to poczucie tej, tej bezsilności. Tej, że, że to, to poczucie związane z tym, że żyjecie w dużym mieście. I na pewnych rzeczach nie da się przyoszczędzić, bo cię sąsiad rozumie, bo, 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 bo ci sąsiad pomoże, bo wszyscy dookoła ciebie są anonimowi, bo ty nikogo nie znasz i Twoje podparcie jest, 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 istnieje tylko i wyłącznie w formie pieniędzy, które posiadasz. I to jest uczucie, które jest paraliżujące. Jest, jest koszmarne. Ja autentycznie, jak mam wydać na cokolwiek 200 złotych. To się 5 razy obracam to w rękach, nawet jeżeli mam na koncie jeszcze więcej pieniędzy w zapasie. A jak mam za coś zapłacić, wiecie, 50 czy 100, czy, 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 czy 100 zł, to, to, to próbuję to opóźniać w nieskończoność. Próbuję to maksymalnie od, odwlec w czasie. Żeby, żeby nie musić zrobić tego kroku, który jest dla mnie stresujący. Nie? Ja w wielu momentach mojego życia spóźniałem się z płaceniem rachunków tylko dlatego, że bałem się, co będzie, jak, jak będzie na koncie zero, a ja będę potrzebował coś kupić. Nie? Jak oglądałem tę sytuacje, gdzie ktoś musi się super upokorzyć, zrobić coś absolutnie, absolutnie niekomfortowego dla niego. Tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć się bezpieczniej. Bo pieniądze na spłacenie kredytu studenckiego to była ta rzecz, która sprawiała, że, że poczuł się bezpieczniej. Tak, że mógł się poczuć bezpieczniej. To ciężko mi było, ciężko mi było nie sympatyzować z tym człowiekiem. Ciężko mi było nie współodczuwać. Ja oglądając to się płakałem, spłakałem, nie, bo to było dla mnie bardzo intensywne i bardzo traumatyczne, i bardzo dużo mi dało do myślenia. I wiedząc, przypominając sobie, jak wygląda takie uczucie, ja jestem doskonale w stanie, myślę, zrozumieć, dlaczego ludzie w Polsce uwielbiają kapitalizm czy znaczy uważałem, że jest taką super rzeczą i że jeszcze nam się nie przejadł. Bo kapitalizm jeszcze nie zaczął im się kojarzyć z biedą, a zaczął im się kojarzyć z wyrwaniem z tej biedy, która była wcześniej. Niesamowite, do jak różnych wniosków można, 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 można dojść. Bo we mnie, taki, to, to, to we mnie to sprawia, że ja całym sercem nienawidzę kapitalizmu i nienawidzę faktu, że pieniądze mają nad nami taką władzę. A dużo ludzi myśli ewidentnie, że... że nie mają wyboru i w związku z tym muszą się pogodzić z tym, że one tak działają, nie? Jesus fucking Christ. Jest mi naprawdę koszmarnie źle z tym, jak... wygląda dzisiaj rozmowa o... Tym, czy kapitalizm dobry, czy kapitalizm zły, czy wolny ryneczek nas uratuje, czy jednak nie. Bo, bo właśnie, właśnie dlatego, nie? właśnie dlatego, że kurwa mać bardzo często ta osoba, z którą o tym rozmawiacie i która ma od was dramatycznie odmienny wniosek, w praktyce jest osobą, która tak naprawdę dostrzega ten sam problem. Tylko różni się przede wszystkim tym jak, jak by go chciała rozwiązać. Z jednej strony można to uznać, że to jest depresyjne i ja straszne teraz smuty pierdol, ale z drugiej strony chciałbym zachęcić was do spojrzenia na to troszeczkę inaczej. To znaczy do spojrzenia na to w ten sposób, że wiecie, jak szukacie nici porozumienia z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie, to to jest nici porozumienia. Zrozumienie tego, że że ta kurwa, ściskająca za gardło pułapka, która sprawia, że czujemy się czasem chorzy, przez to, że na przykład nas na, co, na coś nie stać, że ona dotyczy też tych osób, które stoją po drugiej stronie i mają po prostu zupełnie inne recepty. I może warto spróbować w związku z tym przebić się przez to, nie? Warto spróbować zrozumieć, że my się różnimy rozwiązaniami, a nie problemami, nie? Pamiętajcie też, bo. To też nawiązuje do jeszcze jednej rzeczy, która w moim otoczeniu się pojawiła i którą w sumie nie tak dawno musiałem tłumaczyć moim znajomym z po, po pewnych powodów. W momencie, w którym ja wiem, że brak pieniędzy potrafi być upokarzający, jak widzę, że przebywanie. Spędzanie dobrego czasu ze mną utrudnia znajomej mi osobie właśnie ten brak pieniędzy. To moim odruchem jest powiedzenie: Ok, ja za ciebie zapłacę. W tej chwili w moim życiu mam ten komfort. I o ile wasi znajomi nie są pierdolonymi socjopatami, którzy potem będą chodzić z, z, z rachunkiem za taką, za taką pomoc, za wami przez. 5 lat, to myślę, że warto zgryźć to upokorzenie i jednak spróbować przyjąć tę pomoc. Nie dla nich, tylko dla siebie. Nie dlatego, żeby im sprawić przyjemność, tylko dlatego, że oni czasem bardzo mocno próbują wam sprawić przyjemność i zupełnie nie wiedzą jak. A oni często cieszą się, cieszą się że jesteście obok. I moją odpowiedzią na to, jak sobie z tym poradzić, Pozostaje... Potrzebujemy więcej kolektywizmu, więcej wspólnotowości, więcej wiary w to, że możemy sobie jako ludzie pomagać, a nie, nie będziemy ze sobą konkurować. Bo każda inna recepta wydaje mi się absurdalna. Bo, bo nikt nie jest w stanie tego kurwa udźwignąć samodzielnie. I o ile ludzie, którzy urodzą się z poduszką finansową, ludzie, którzy urodzą się, wiecie, albo z dziennymi starymi, albo dostaną spadek, albo cokolwiek, oni mogą być w lepszej sytuacji. To warto pamiętać, że większość ludzi nie jest. I dlatego kurwa błagam, pomagajmy sobie, nie? Bo to jest chyba jedyny sposób, żeby było lepiej. Tak bym na to spojrzał. Naprawdę, to poczucie po prostu muszę się upokorzyć, albo nic nie będę mieć. Znam za dobrze. I myślę, że, 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 że widziałem je też bardzo dużo razy, jak przychodziłem. Jak, jak przychodzili ludzie tutaj, albo komentowali mnie na Twitterze i mówili, on żebrze pieniądze. On żebrze o lajki, subskryby, donaty. Które możecie oczywiście zostawić, jak chcecie. To oni też mają to poczucie. Oni mają poczucie, że moje mówienie, proszę zostaw mi, dołącz do Patronów na Patronite, czy, czy, czy zarzuć funduszami, że ono jest upokarzające przez sam fakt zadawania tego pytania. I oni z jakiegoś powodu uważają, że to, że oni by się czuli upokorzeni w tym, w tym, w tym miejscu, sprawia, że ja też powinienem. Tylko ja nie, nie czuję się upokorzony robiąc to dlatego, że moi widzowie tak długo mnie przekonywali, że to jest ok, że, żebym to robił. Po prostu pogodziłem się z tym, że to jest ok, żebym to robił. Bo. Fakt, że, że, że wiecie, że, że ja w ogóle mówię like and subscribe, to było dla mnie jeszcze 3 lata temu w ogóle nieakceptowalne, nie, na zasadzie ja jestem biedny, ale ludzie, ale, ale wiem, że ludzie, którzy mnie oglądają, którzy mogli mnie wesprzeć, wcale nie są dużo bogatsi, więc why the fuck would I do that, nie, ale mówię, bym o tym, bym o tym, bym, bym chciał o tym chociaż chwilę właśnie tutaj teraz porozmawiać, nie? w klacie, dużo napięcia, nie? Dzięki Tobie zdaję sobie po raz kolejny z, y, sprawę, jak uprzywilejowany jestem, to uczucie strachu przed zdaniem pieniędzy jest dla mnie niemal zupełnie obce, mimo że tak naprawdę w CK siasty nie jestem, no i co za 10K jest dla mnie obecnie nieosiągalne, ale nigdy nie doświadczyłem braku płynności finansowej, zawsze jakaś poduszka była. No ja miałem taki moment, że miałem 130 zł miesięcznie. Plus to, co moi rodzice byli w stanie mi kupić, jakieś dzień na zakupy, nie? 130 zł miesięcznie. I to jest takie doświadczenie, że jak żyjesz w dużym mieście, pobiera się w bardzo dużo w sposób prowizję za to, że żyjesz w dużym mieście, bo do znajomych jest daleko i trzeba do nich dojechać komunikacją, która za każdym razem zżera malutkie kwoty pieniążków, ale jednak zżera, w którym ze znajomymi spotyka się często na żarcie w mieście na które trzeba mieć pieniążki, nawet jeżeli to jest twój, twoje dwa kawałki pizzy. Po prostu stajesz przed wyborem pod tytułem albo nie masz życia społecznego, albo nie masz albo, albo, albo nie masz pieniędzy, nie? Zabawne jest to, że autentycznie zdarzało mi się, kurwa, jeść ryż z majonezem, nie? Mówię, szczęśliwie jestem bardzo daleko od tego i, i wiecie i też ta działalność plus rzeczy Dodatkowe pozwalają mi mieć paręset złotych na koncie na koniec miesiąca. Czasem, czasem 100, czasem 200, czasem 1000. To jest, robi różnicę, nie? Ale ale jak myślę, jak że pracowałem tutaj na etat w Warszawie i z jednej strony byłem przepracowany i przemęczony, a z drugiej strony. No Na pewnym etapie musiałem kupować gotowe jedzenie, bo po prostu nie miałem sił, żeby robić niegotowca. Nie, nie I ten stres związany z tym, że, a co jeżeli się nie zepnę? Jak w ogóle za tyle funkcjonować? Liczyć, że ludzie będą dla ciebie bardzo wyrozumiali. Jak, jak masz 130 zł, to liczysz na to, że. Tak jak mówię, no, moi, moi rodzice robili mi co, co tydzień dwa zakupy, nie? takie marketowe. A 130 zł było do rozdysponowania na wszystko, czego potrzebowałem wydać, nie? I tak uważam, że byłem w uprzywilejowanej pozycji, bo miał mi kto zrobić zakupy, nie? Ale wiecie, po, potem, potem się kończy przyciąganie w drugą stronę, nie? Potem się kończy w tym, że macie taką... Macie poduszkę pieniężną i nagle się okazuje, że, że wy po prostu... Że wy się delektujecie tym... Że nie musicie się przejmować, czy na rachunku jest 120 czy 150, bo i tak zapłacicie, nie? Potem właśnie sposobem przeciągnięcia tego w drugą stronę jest powiedzenie, Dobrze. To ja teraz uff, Bo mnie stać na zakupy za 150 zł. Nie musiałem zrobić twardego odcięcia 120 albo nic, nie? tu YouTube jako reklama widzisz film pieniądze, żebyś kupił sobie złoto albo filtr powietrza. Dokładnie tak. Także mordy. Ja nie, nie wiem, nie wiem, czy komuś to pomoże, albo czy na kimś to zrobiło wrażenie, albo czy kogoś tutaj przybiłem kompletnie, ale mówię, myślę, że dużo Polaków tak bardzo kocha kapitalizm, bo nie chce się czuć tak, jak, tak jak ja się czułem, kiedy nie miałem pieniędzy, a śmiałem mieć jakiekolwiek życiowe potrzeby, nie? Potem się okazuje, że muszę iść do dentysty i nie da się na NFZ i te, kurwa, 50, które udało wam się zaoszczędzić, idą w pizdiec bo kosztuje tyle, co... Kurwa, wasz czynsz, nie? Dwie nieskończoności u Caroline, Dakrowa i Jasiek. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, Wzorka i Janek oraz kto panu tak skasztanił. Dawczynie pizzy: na Pawłowski, Ranafet, Dawid Gorzeniowski, szefa, Ewa Sadowska oraz Konrad. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Rudka Dedog, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Jakub Jack, Porcuk Cukrowy, Adrian J. Mrozik, Chrysku, Mark W., Rewo, Bechanor, Cilius, Samlion, Hypatia, Eryk Fos, Czkawka oraz Robhar. Osoby dające kawę: Kropster, Rozlublina, George Soros, Joseph Kubakomasa, Kuba Komasa, Heinrich, Miku 39X, Icyaka Rentifo, Proton Nowy, Tomusz Miejscowy, Dom Egg, Hagdon, Adam oraz Alek. I wreszcie dawczynie herbaty: Arkadiusz Guminski, Pączek do Bosla, Carter, P.P. Paweł Publicanty, Bristler, Inżynier Pilny, Empathie Master 3000, Mikołankowski, Hubert Mazurczyk, Kaczka, Maciej Dzielinski, Chico, Smolk Dora, Dam Podkreśnik, Adrian Wlubel, Misiek, Daru, Klodin, Miriahia, Exceles oraz Groten. Pączcie, się dobre, dobrze. Się wspierajmy. Zróbmy coś dobrego.